Pierwsze zajęcia rekordzistów po świąteczno-noworocznej przerwie. Dobrze spędzony czas? Bardzo dobrze. Wszyscy wypoczęli. Dzisiaj praktycznie wszyscy wrócili do zajęć. Drobny uraz ma tylko Seweryn Caputa, ale to po tym sławetnym turnieju Friends Cup. Rekord Friends Cup. Wszystko w towarzyskiej, przyjaznej atmosferze. Sporo walki było w wykonaniu trzecioligowców w tym turnieju, choć toczonym na parkiecie. Właśnie Seweryn się o tym dobitnie przekonał, ale na szczęście nie jest to jakiś groźny uraz i myślę, że 1-2 dni i już wróci do nas do treningów. Z tego co widzimy na inauguracyjnych zajęciach, sporo zawodników do dyspozycji trenera. No nie ukrywam, że na dzisiejszym treningu mamy 26 zawodników z pola i 5 bramkarzy. Mamy kilka nowych twarzy, którym chcemy się w tym tygodniu przyjrzeć i sprawdzić ich w meczu kontrolnym sobotnim z GKS-em Katowice. To pierwszy mikrocykl rekordzistów. Ile gier sparingowych przygotowaliście na ten czas do inauguracji ligowej? Mamy, z tego co dobrze pamiętam, 9 sparingów zaplanowanych. Co będzie stanowić główną treść przygotowań? Na pewno ten tydzień poświęcamy na wprowadzenie. Dzisiejszy trening jest ewidentnie o charakterze tlenowym, bardzo spokojny. Jutro rozpoczynamy testami. Będą to testy szybkości, zwinności i BIP test, czyli test wytrzymałości. I od środy już praktycznie delikatnie zaczniemy wprowadzać elementy techniczno-taktyczne w nasz trening. W dalszej perspektywie czasowej, za tydzień, dwa, za miesiąc, na czym będą polegać treningi biało-zielonych? No na pewno pierwsze tygodnie okresu przygotowawczego chcemy poświęcić na zaplanowane przez trenera Korby i trenera Puchały akcenty motoryczne. Jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, na pewno będziemy większą uwagę poświęcali na elementy obrony, a w późniejszym etapie przygotowań przejdziemy do doskonalenia fazy atakowania. Na moment zatrzymajmy się przy wątku personalnym. Ile trener daje sobie czasu na decyzję, jeśli chodzi o zawodników, którzy mogliby zasilić kadrę rekordu? No wiadomo, że chcielibyśmy, żeby kadra była zamknięta jak najwcześniej, żebyśmy jak najdłuższy okres byli w tym składzie, który byśmy sobie życzyli, żeby grał na wiosnę. Planujemy, że tak już do zgrupowania, czyli przez najbliższe 2 tygodnie będziemy szukać zawodników, a później myślę, już będziemy pomalutku tą kadrę zamykać. Czy szykują się również jakieś odejścia z zespołu? Na dzień dzisiejszy tego nie planujemy. Mamy szeroką kadrę, dużo młodych zawodników i trzeba będzie zdecydować, która opcja dla nich będzie najlepsza, czy zostanie u nas w zespole, czy ewentualnie wypożyczenie do klubów, gdzie będą mieli większą możliwość łapania minut. No, kluczowy element na czas przygotowań zimowych to zdrowie? No na pewno, w tych trudnych czasach najważniejsze jest zdrowie. Życzyłbym sobie, żeby te przygotowania przebiegały spokojnie, żebyśmy zrealizowali wszystko to, co sobie planujemy. Zatem zdrowia życzymy i odrobinę szczęścia i do zobaczenia przy okazji gier kontrolnych z udziałem rekordzistów. Dziękujemy, do zobaczenia.